A Bogu. Ja chciałbym krótko się podzielić w sumie jedną tylko myślą. Nie będę długo mówił, gdyż wszystko, co chciałbym mówić, oprę tylko na jednym wersecie. Tak dla rozpoczęcia zacznę może od początku rozdziału. To będzie z 5 Księgi Mojżeszowej. 22 rozdział. Będę mówił w oparciu o 8 werset, ale zacznę od początku czytać. Jeżeli zobaczysz, że wół twego brata lub jego owca zbłąkały się, nie możesz się od nich uchylać, ale odprowadzisz je do swego brata. Jeżeli twój brat nie jest blisko ciebie i nie znasz go, to wprowadzisz je do swego domu i pozostaną u ciebie. Aż twój brat poszuka ich i wtedy mu je zwrócisz. Tak samo postąpisz z jego osłem, tak samo postąpisz z jego szatą, tak samo postąpisz z każdą zgubioną rzeczą swego brata, którą on zgubił, a ty znalazłeś, nie możesz się od nich uchylić. Jeżeli zobaczysz, że osioł twego brata albo jego wół padł na drodze, to nie uchylisz się od nich, ale je z nim podniesiesz. Kobieta nie będzie nosiła ubioru męskiego, a mężczyzna nie ubierze szaty kobiecej, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. Jeżeli natkniesz się w drodze na ptasie gniazdo, na drzewie lub na ziemi z pisklętami lub jajami, a matka wysiaduje pisklęta lub jajka, nie zabierzesz matki z młodymi, lecz wypuścisz matkę, a młode weźmiesz sobie, aby ci się dobrze powodziło i abyś żył długo. Jeżeli zbudujesz nowy dom, to postaw na dachu poręcz, abyś nie sprowadził na swój dom krwi, gdyby ktoś z niego spadł. Tu właśnie tylko Boże takie nakazy wypisane są, ale tak jak mówiłem, chciałbym skupić się na 8 wersecie. Przeczytam jeszcze parę razy, żeby to dobrze do nas dotarło, ta myśl. 8 werset. Jeżeli zbudujesz nowy dom, to postaw na dachu poręcz, abyś nie sprowadził na swój dom krwi, gdyby ktoś z niego spadł. I chciałbym jeszcze przekazać taki obraz. Teraz, jak byłem z Romkiem na konferencji, byliśmy w Wilnie, jeden brat taki slajd pokazywał, i tam pokazywał pociąg szczęścia i pociąg nieszczęścia. Nieszczęśliwego życia. I w tym pociągu szczęśliwego życia lokomotywą była prawda, dalej była wola wyboru, a dalej były uczucia. A w pociągu nieszczęścia było na odwrót zamienione, i lokomotywą były uczucia. Później była wola wyboru, a na końcu była prawda. I właśnie tak chciałbym, żebyście sobie wyobrazili, jak można by było budować poręcz na dachu w egipskich ciemnościach, kiedy byłoby kompletnie ciemno. Po omacku wtedy. Właśnie to jest taki obraz dla mnie, że to jest wtedy, kiedy my kierujemy się uczuciami. Wtedy chodzimy po omacku i szukamy, gdzie tą poręcz postawić. To jest bardzo niebezpieczne. A ten drugi obraz tego szczęśliwego życia, kiedy my budujemy tą poręcz w świetle. Światłem jest Jezus. I właśnie światłem jest, Jezus jest prawdą. I właśnie kiedy my kierujemy się prawdą, my tą poręcz budujemy w świetle, kiedy jest wszystko widoczne, kiedy możemy po prostu widzieć, gdzie jest krawędź tego domu. Dla mnie ta poręcz to są pewne takie zasady życiowe naszego życia codziennego, które są oparte na Bożym Słowie, na prawdzie. Ja często myślę właśnie na ten temat i właśnie tu Bóg przestrzega.
Jeżeli zbudujesz nowy dom, to postaw na dachu poręcz, abyś nie sprowadził na swój dom krwi, gdyby ktoś z niego spadł. I właśnie to jest bardzo ważne, żeby najpierw postawić tą poręcz. Żeby, to jest ważne, że to trzeba wcześniej zrobić, a nie tak jakby właśnie sprawdzać, gdzie jest ta krawędź. Dla mnie to są często poważne wybory i chciałbym właśnie takie bardziej świadectwami z mojego życia jakby nakreślić, czym w moim życiu była ta poręcz. To jest na przykład może taki temat, o którym mało się mówi, to jest na przykład łapówka. Ja od młodych lat wiedziałem, że łapówka to jest, że Biblia pisze, żeby nie dawać łapówki. I spotkałem się dopiero z tym, kiedy parę lat temu miałem taką... Spotkało mnie tak, że musiałem parę razy przekroczyć granicę Polski z obwodem kaliningradzkim i tam w sumie dopiero się z tym spotkałem. I miałem tą zasadę już wcześniej, ja nie będę dawał łapówki. Postawiłem tą poręcz. I powiem szczerze, że może raz czy dwa razy przejechałem spokojnie, ale może z 10 razy było tak, że za każdym razem był problem, nie? I jakby to powiedzieć, byłem prześladowany przez to, że podjąłem tą decyzję, ale też modliłem się do Boga i prosiłem o to, żeby mnie przeprowadził przez to, gdyż ja chciałem zrobić wszystko tak, jak jest napisane w Piśmie Świętym. I właśnie też tak ludzie, wiadomo, mówili, włóż 100 rubli, bo tam każdy wkładał 100 rubli, to jest w tamtym czasie to na polskie było 10 zł. I to wydawało się proste, ale ja miałem tą barierę, ja nie chciałem jej przekraczać, ja ją postawiłem wcześniej i nie wybierałem wtedy, kiedy miałem jakby ten już konkretny wybór, tylko wcześniej ja już wybrałem, ja nie będę dawał łapówki. Druga sytuacja, którą chciałem się podzielić, to jest temat aborcji. Może nawet mało mówiony teraz w kościołach, ale jak wiemy, też nauki różne się wkradają i to jest ważny temat. Jak zawsze byłem do aborcji nastawiony negatywnie i była taka sytuacja, kiedy moja żona była w ciąży i lekarz tak jakby przepisał badanie, które miało wykazać, czy dziecko nie ma jakichś wad. I te badanie dość drogo kosztowało, a nasza sytuacja finansowa wtedy nie była taka, żeby lekko do tego podejść. I druga sprawa taka, że my podjęliśmy taką decyzję, że nie będziemy tak jakby jechać na te badanie, tym bardziej to było w Białymstoku, bo dla nas to nie ma jakby sensu, bo my i tak, ja się modliłem do Boga i mówiłem, Boże, ja przyjmę od Ciebie takie dziecko, jakie Ty mi dasz. To jest dar od Ciebie i ja przyjmę takie, jakie Ty dasz. Ty dobrze wiesz, jakie to będzie dziecko i jego zdrowie jest w Twoich rękach. I ja absolutnie nie dopuszczałem myśli nawet takiej, a lekarz nawet dawał do zrozumienia, że zawsze można usunąć. I właśnie też jak nasz Michaszek się urodził, ja byłem bardzo szczęśliwy i dziękowałem Bogu, że Bóg nam dał takie dziecko zdrowe i oddawałem chwałę Bogu i widziałem w tym światło Boże. To jest też taka poręcz, którą my powinniśmy stawiać najpierw, a nie kierować się uczuciami. My tą poręcz musimy stawiać w oparciu o światło, o Słowo Boże, a nie kiedy lekarz nam mówi, wasze dziecko jest chore i my możemy je usunąć. No, oni to nazywają płodem. Wtedy nami mogą kierować uczucia, a kiedy my najpierw podejmiemy decyzję według Słowa Bożego, my robimy to w świetle. Trzeci taki przykład z mojego życia to jest w pracy, w której jeszcze obecnie pracuję, przez 3 lata. Miałem taką zasadę, że oczywiście
Wiadomo, nie pijemy i jakby nie rozdajemy ludziom alkoholu, a wszyscy wiemy, jak to jest w pracy. Są jakieś zasady, ludzie mają tradycje, że wejściowe, pępkowe i inne. Ja od razu miałem taką zasadę, zero tego. I powiem szczerze, że w pracy jest sporo ludzi nieprzychylnych mi tylko dlatego, że nie przyniosłem ani razu alkoholu. I właśnie wypominają mi to. Kolega, z którym, jakby to powiedzieć, współpracownik mój, z którym najwięcej pracuję, parę razy już mi tak podsuwał taką myśl. Przynieś raz i zobaczysz, że się wszystko uspokoi. I ja tak często myślę o tych takich potrzebach. Przypomina mi się psalm pierwszy od razu. I chciałbym przeczytać od razu. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co czyni, powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. Droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Jeszcze jedno zagadnienie, może nie jest doświadczenie mojego życia, ale patrzę w przód i chciałbym też przekazać to. To jest kwestia sytuacji, kiedy na przykład byłby nabór do wojska i jest pytanie, czy bierzemy broń i strzelamy do innych. To jest pytanie dość mało ludzi rozmawia na te tematy. To jest jakby temat tabu trochę w kościołach. Z jednej strony dla niektórych to jest oczywistością, ale ja coraz częściej spotykam się z ludźmi wierzącymi, którzy twierdzą wręcz, że oni biorą broń i idą, że ich obowiązkiem jest walczyć za ojczyznę. Od razu powiem, że moje zdanie jest całkiem inne, ale to jest też poręcz. To jest też to, co my wcześniej mamy postawić i tego się trzymać. My w świetle Bożego Słowa musimy dokonać wyboru. I nie wtedy, kiedy powiedzą nam: weź broń albo pójdziesz do więzienia. Wtedy możemy kierować się uczuciami, kiedy nawet może i broń przystawią nam do skroni, ale my musimy ten wybór dokonać wcześniej i według Bożego Słowa, żeby Bóg oświecił nasz umysł i w tym Słowie, żebyśmy dokonali wyboru, żebyśmy postawili tą rampę, tą poręcz, żebyśmy poza nią nie wychodzili. To wszystko, co chciałem przekazać. Amen. Amen.